Witam serdecznie. Fikowy szlak, Rzepińskie jeziora. Dzisiaj kilka słów o tym najlepszym czasie. Ten najlepszy czas, prawda? Ludzie często wspominają przeszłość, mówiąc, o, wtedy to był ten najlepszy czas, prawda? Wtedy to był ten super czas. I bardzo często, kiedy wspominają ten swój super czas, to tak naprawdę to był zwykły czas, w którym robili parę rzeczy poprawnie i coś im wyszło. I mówią, że to był wtedy super czas, choć kiedy przechodzili przez ten czas, to wcale im się taki nie wydawał. Wierzę, że ten najlepszy czas jest zawsze tu i teraz. To jest ten czas, który mamy dany tu i teraz. Bo przeszłość, jak już wielokrotnie mówiłem, minęła. Nie mamy żadnego wytrycha, klucza, tajnego przejścia i się nie cofniemy i nic nie zmienimy. Przyszłość jest przed nami. Jest nie do zdobycia dzisiaj. To, co mamy tak naprawdę, to teraźniejszość. To mamy tu i teraz. Mamy ten czas, który został nam dany i wykorzystujmy go. Wykorzystujmy go maksymalnie. Bo to jest ten najlepszy czas. Bo to jest ten jedyny czas, który mamy. Wszystko, co będziemy planować, jest fajne, super, ale pytanie, czy zaczniemy te plany realizować. Wszystko, co za nami, zastanawianie się, co by było, gdyby, prawda? To słynne, gdybym tylko, prawda? Jak to Dale Carnegie w swoim nieśmiertelnej książce Jak zdobyć przyjaciół i znaleźć sobie ludzi mówił, żeby zamiast gdybym tylko zamienić na następnym razem, prawda? Ale przeszłości nie zmienimy, przyszłość jest przed nami, czas, który mamy, ten, który jest dostępny i ten najlepszy jednocześnie, ten najlepszy czas jest właśnie tu i teraz. Tak po prostu jest. Do zobaczenia jutro. Na kikowym szlaku. Dzisiaj 24, nie wiem, czy mówiłem na początku. 24 października 2013. Hej!